Witam was wszystkich, moi mili. Z tej strony witam was bardzo serdecznie, Calderen. Jak zapewne słyszycie, moje gardło jeszcze nie doszło do siebie. Cały czas walczę z chorobą. Temperatura mnie trzyma, dokładnie tak. Lekko spocony jestem. Ale czego się nie robi dla was? Pociągniemy sobie dzisiaj troszkę Dragon Age 2. Ostatnio skończyliśmy na przeszukiwaniu, o ile dobrze pamiętam, pomnika? Nie pomnika, małego miejsca kultu, gdzie stoczyliśmy dosyć zaciętą walkę, ale wygraliśmy. Jeszcze tylko chcę sprawdzić... Aha, dobra, jest ubrana. Dobra, no to lecimy na następną lokację, ponieważ skończyliśmy nagrywanie właśnie przed opuszczeniem aktualnej, gdzie raczej wszystko zrobiliśmy. Tak. Jak to powiedzieć? Kupa wiwerny. Wybaczcie za to moje chrząkanie. Tak, żeby dotrzeć do celu, musimy iść przed siebie, więc na chwilkę zboczymy. I ruszymy w prawo. Tu przy odrobinie szczęścia będziemy mieli jakąś walkę. Wondering if there's a little woman behind the throne. Let's keep moving. Mamy Meryl, co nie? Ale nie jest naszą żoną. Co tutaj jest skitrane? Mikstura z lyrium. Jest polana, czyli znowu będziemy walczyli z tymi małymi karyplami, podobnymi trochę do murloków z World of Warcraft. Oh, a wyvern kill. Some kind of holla or something. That could be a tunic. Don't know, don't care. It's bait they liked for some reason. Okej, mamy przynęty na wiwerny. Krew, zwłoki. Znaleziono szczątki, jest okej. Poczwarna dziura. Tu również, czyli z tymi poczwarami będziemy... Nie mogę. One są takie śmiechowe, ale trudne do pokonania. Jak najszybciej ich wyeliminować. Może tych, co strzelają. A, wzięły się na nas. Carver, ty też się napij. Ale napieprzają. O, w mordę. Uciekamy. Zamrożenie. Uff, udało się. For now. How many are there usually?
A ghastling nest can often be 100 or more. Just be thankful we're not underground. Cieszę się. O, jak widzimy, coś z teksturą jest nie tak w tym miejscu. Okej. Mamy jeszcze dwie odnogi. Oczywiście pójdziemy i je przeszukamy. Po tej stronie nic. Tak jak mówię, małe kurduple, ale trudne do pokonania. Biją naprawdę mocno. Co tu nam się chowa za drzewami? Sterta kości, a przy nich tylko zwyczajny pasek. Szkoda, szkoda. Możemy wracać jak... From a hole. Cave, technically. Te ich rozmowy są świetne. Musimy jeszcze znaleźć dwa okary na odnalezienie, których dostaliśmy zadanie w poprzednim odcinku. Mikstura leczenia, mikstura leczenia. Zimowe jagody. Dobra, czyli mamy składniki do potrzebne do stworzenia antidotu. Punkt widokowy, oczywiście skorzystamy z niego. Pretty countryside at least. The Montfort family inherited this mountain from a clan of Navarran dragon hunters. Well, maybe inherited is the wrong word. What do you call it when you kill someone in order to get all their stuff? Murder. Profitable murder, maybe. Okej, okay, ale w tej krótkiej scence mogliście dostrzec wywernę przedzierającą się przez drzewa za nami. Znaleźliśmy pierwszego ogara, musimy za nim podążać. Mamy kolejne dziury. Albo jaskinie, jak kto woli, z których pewnie wylezą nam poczwary. Jest otruty pies. Chyba wiadomo, po co zbieraliśmy składniki na antidotum. Here's a use for that antidote we made. Who's a cute puppy? I suppose we can't keep him, can we? His owner is probably waiting back at camp. Okej, 300 punktów doświadczenia. Ale to jeszcze nie koniec, musimy za nimi pędzić. Czwarna dziura. Za bardzo mnie korci. No cóż, exp to exp. To starcie poszło nam o wiele lepiej niż poprzednie. Kurczę, muszę zrobić coś z HP-kami. Talis, bo ona nie jest zbyt żywotna i ona raczej nie będzie zbyt żywotna.
Lepiej jej chyba pakować w zręczność. I am more than grateful, monsieur. Take this with my thanks. 900 punktów doświadczenia i łuk. No i jeden suweren. Łuk. Niezły. Ale nie mamy łucznika aktualnie przy sobie. No cóż. Ruszamy dalej w takim wypadku. Już nam niewiele brakuje do poziomu. Right there. Well, at least we're getting closer. Tak jak to powiedział jeden bohaterów z filmu Jurassic Park. To się nazywa kupa gówna. Looking for clues. Oh, very mature. Why don't you just roll in it like a dog? Ooh, nug bones. I wonder if a nug call would help attract a wyvern. You know a nug call? You go elbow deep in wyvern shit, and I'm the weird one? We must have enough to bait a trap now. In the right spot, no doubt. Okej. Przynęta na wiwerny. Czyli odgłosy bryłkowca Talis potrafił dawać. Nieważne, nie pytam się. I mogę wam od razu powiedzieć. To jest najdziwniejsza drużyna, jaka kiedykolwiek chodziła po świecie Dragon Age'a. To miejsce wyglądało, jakbym mógł tutaj walczyć, ale chyba nie. Disgusting. Okej, docieramy na miejsce. Niestety przed tą walką nie zdobędziemy poziomu, a szkoda. Na pewno za tą walkę zdobędziemy level. Yes, I think this would be the place to find a wyvern. And room enough to kill the thing without getting sat on. They're not stupid, though. We'll need some really good bait. Think we have enough bait to draw one in? More than enough. Careful, though, with this much bait, we might have our hands full. But it'd sure be fun. Wykorzystaj wszystko, co mamy. To by było niezłe. No, chociaż nigdy tego nie próbowałem. A dawaj. Lay it all out. I'm bringing the Duke a trophy to talk about. Yes. I mean, if you're sure. Let's get to it. We've a lot of stuff to lay out, for starters. Raczej nie przywołamy kilku, ale jedną dużą. What? The prey needs to be moving, doesn't it? Okay, I'll do the sound. You get ready. Don't look at me while I do this. Was that good? You want to do it? Didn't think so. There it is. Okej, jest nasze trofeum. Przyzwijmy naszego Gara jeszcze do pomocy. Auć, zabolało. Spowolnijmy ją trochę.
uważamy na jej szarże oczywiście. Dobra, jest zamrożenie, weszło. Wow, ale dostaliśmy. Dlaczego na mnie? A jeszcze to ogłuszenie. Dobra, heal. Dobra, nie mamy many, ale bez problemu wygramy to starcie. Well, if it isn't the Ferelden Turnip. They say you are a champion of some backwater city in the east. Quite an achievement, I'm sure. I suggest you run along with your servants while you have the chance. This wyvern was mine to kill, not yours. Mine, no, dałbyś sobie mine, radę. Mine! Na pewno. I paid good coin to be the one who wins this contest. It was my turn! I'm certain we can come to an arrangement if you like. You keep your mouth shut like a good dog, and you get. Denerwuje mnie i zatłukę go na pewno. You do realize Hawk can beat you like a rented mule with both hands tied behind his back. More insolence from a knife ear this time. I can't take no more of this. Kill them all. We can say the Wyvern was too much for them. O tak. No i jeszcze przed tą walką dodamy sobie poziom. Oczywiście dodając magię nic nie zyskujemy. Tak więc dodamy sobie... manę. HP-ków mamy sporo w sumie. A więcej many by się nam przydało. Tu wszystko, wszystko. Dalej maga mocy rozwijamy w takim wypadku. Ulepszymy to spowolnienie. Będzie miał większy promień, przyda się. Avelina. Kondycję lecimy, chociaż... Nie, siłę ci rozwinę. W tej chwili... Tobie również wszystko już rozwijałem. Rozwinąłem strażnika, teraz kontynuujemy. Odwet. Carver, masz w cholerę siły, damy ci troszkę żywotności. O, ścieżka templariusza rozwinięta na maksa. Ładnie. A co stali? Stali chyba nie dostali. Nie, ona dostaje też poziom, ale jeszcze nie dostała go. Okej, lecimy w takim wypadku. O, patrz jaki teraz zasięg ma spowolnienie. Teraz to możemy się bawić. Yeah!
No i po sprawie. Now, what is going on here? Prosper! This bloody bastard tried to steal my rightful kill! Now, is that any way to speak of the champion of Kirkwall, Baron? This is your fault for inviting a stinking turnip in the first place! Your mother would be ashamed! Says the man whose mother has slept with half of Valchevin. My apologies. Arlange has always been a cheat. What would you have done with him? You're not suggesting... No właśnie, co mamy z nim zrobić? You believe Arlange would have stopped short of murder, given the chance? Something on your mind. Just let him go. He's not worth your time, Hawk. My word, such mercy. He can't be more than he is, that's all. You've bested him. Okay. I've no interest in more bloodshed. You hear that, Arlange? It behooves you to leave while you still can. Fine. I will go. Congratulations in your on finding face. The Wyvern. It looks like a fine one indeed. There will be a celebration in the Chateau courtyard. Do attend when you're ready. You let him go? We only slaughter 90% of the things we meet. We should go to the chateau. Time to practice your table conversation. Uwielbiam, te teksty są świetne. Mortujemy tylko 90% osób, które spotkamy. Okej, okay, Shino. Uciekaj. Talis dostała level. No, jesteś strasznie mało żywotna dziewczyno, ale tobie potrzeba damage'u na chwilę obecną. Tu mamy wszystko. Tu mamy również wszystko. Więc co rozwijaliśmy? Łajdak czy podstęp? Podstęp to jest ukrywanie się. Chyba łajdaka ci rozwijałem. No niezłe, spróbujemy. Dobra, wygraliśmy zawody. Teraz musimy udać się na uroczystość. Znaczy uroczystość, na... Powiedzmy małe... Right. Mały bal taki, powiedzmy... Back to the chateau. Kończymy. We're here for a reason. Let's take care of it. I'm with you. Bal? Nie no, bal to też za dużo powiedziane. Przyjęcie, o! To słowo jest ładne i pasuje. No, jesteśmy również ładnie ubrani. Here we go again. A dlaczego Carver w zbroi? And believe me, I tried. Bent a nice set of lockpicks in that stupid door. One of the Duke's guardsmen must have the key. They wouldn't just lock themselves out of the castle. I hope. I don't think we want to go digging through a guard's pockets in front of the Duke's guests. I agree. We need to handle this quietly. If you're set on this, we need to split up. Any competent guard will be suspicious of a big group. Talis and I will look for the key. In the meantime, scout out the castle for another way in. Let's see what we can find out. Come on. Your Grace, this is the event of the season. You have truly outdone yourself this time, Prosper. Ah, at last, the hero of the hunt. The champion of Kirkwall has the honor of first kill this day. To hunt the Wyvern on its own ground is to tempt fate, a terrible risk. But the prize, I present to you this belt
crafted of fine wyvern skin. Wear it well and accept the accolades you're due. Thank you, Duke Prosper. I'm proud to be here. Your humility, my dear Horg, does you great credit. Do not mind Leopold. My pet is always so temperamental before dinner. No, jak widzimy, Duke również ma... Duke Prosper również ma swojego pupilka, o znacznie większego od tego, z którym walczyliśmy. Leopold, is it? I didn't know wyverns could be tamed. Tame? Is perhaps too strong a word. My friends, I officially welcome you all to Chateau Hayne. Enjoy a taste of Orlesian hospitality. Okej. Okay. Zadanie zaktualizowane i otrzymaliśmy pas wielkiego łowcy wyvern. Zobaczmy, co on nam daje. ...81 do ataku, 40 obrona, szansa na cios krytyczny, do szybkości ataku. Niezły dla Aweliny mógłby być. Dużo obrony daje. Ja mam troszkę lepszy, bo mój daje odporności. Szansa ciosu krytycznego. O! Sam raz dla niej. Póki nie ma Aweliny, damy jej. Okej. Okay. Cóż, moi mili. W tym miejscu z wami się pożegnam. W następnym odcinku będziemy cieszyli się gościnnością, orlezjańską gościnnością. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. I oceniajcie. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.